Ogromne napięcie. Rzecznik Kremla wprost mówi o zimnej wojnie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Napięcie w Europie przypomina zimną wojnę. Napięcie, jakie panuje teraz w Europie, przypomina czasy zimnej wojny, oświadczył w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że uwagi ze strony USA i NATO o tym, że główne żądania Rosji są nieakceptowalne, nie napawają optymizmem. Rzecznik Kremla zaznaczył, że widzi możliwość kontynuacji dialogu między Waszyngtonem a Moskwą i że leży to w interesie obu stron. Nie możemy jednak powiedzieć, że nasz punkt widzenia został wzięty pod uwagę lub że jest wola uwzględniania naszych obaw, powiedział rzecznik prezydenta Władimira Putina. Roszczenia Rosji. W środę Stany Zjednoczone i NATO oficjalnie odrzuciły roszczenia Rosji, która zażądała zakończenia polityki i powiększania organizacji o kolejne państwa i przywrócenia rozmieszczenia wojsk na granicach do stanu z 1997 rok. Moskwa, zauważyła AFP, czuje się zagrożona rozszerzeniem NATO w ciągu 20 lat oraz wsparciem politycznym i militarnym dla Ukrainy. Pieskow przekazał, że Moskwa będzie potrzebowała czasu, żeby odnieść się do reakcji USA na jej żądania. Nie będziemy odkładać daleko w czasie naszej odpowiedzi, ale nie spodziewamy się, że nastąpi teraz, zaznaczył. Rzecznik oświadczył, że wciąż nie ma porozumienia co daty ponownego spotkania sekretarza stanu USA Antonego Blinkena z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Przekazał również, że będą prowadzone wstępne rozmowy między Rosją a Stanami Zjednoczonymi na temat tego, czy i kiedy mieliby się spotkać prezydenci obu krajów. Ryzyko inwazji na Ukrainę. Ukraina i państwa zachodnie ostrzegają, że istnieje realne ryzyko ataku Rosji na Ukrainę. Skoncentrowanie przy ukraińskiej granicy przez Rosję. Ok. 100 tysięcy żołnierzy służy, ich zdaniem, wywarciu presji na Kijów i wspierającego państwa. Siły rosyjskie są także przerzucane na Białoruś, gdzie w dniach 10-20 lutego, między innymi, przy granicy z Ukrainą, mają się odbyć wspólne rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe.